Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, mamy dzisiaj niedzielę 10 lutego. Dzisiaj się odbywa tutaj w Kosakowie, gdzie jesteśmy. Ostatni lot finałowy lotów zimowych sezonu 2018-2019. Kolega, mamy godzinę, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj właśnie, bo jest godzina 8:38. Kolega Maciej Włudzik pojechał dzisiaj z gołębiami, które tutaj zostały. Pojechał z nimi na odległość 120 km do miejscowości Pieszcz. Jest to miejscowość położona tam za Słupskiem. Także jeszcze tam, kiedy dzwoniłem przed chwilą, nie dotarł. Oczywiście, kiedy dotrze, się z nim skontaktujemy. Tam jeszcze też przyjedzie jeden kolega, który będzie potwierdzał wypuszczenie. My natomiast tutaj czekamy na miejscu. No, mamy pogodę bardzo ładną dzisiaj. Jest jak praktycznie wiosna. Tutaj słyszymy, ptaszki śpiewają nam, słoneczko świeci, nawet nie jest żaden mróz, jest temperatura dodatnia, także bardzo wygodnie tutaj możemy miło spędzić czas. Jeszcze na razie nikogo nie ma, ale liczymy, że tutaj grill jest jeszcze nieodpalony, ale na pewno kiedy zostanie odpalony, to jacyś goście pojawią. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda. Widzimy, niebo jest praktycznie bezchmurne. Nie ma wiatru, no naprawdę warunki bardzo ładne. Maćka się pytała, on mówi, że po drodze też były ładne warunki, dobra pogoda do wypuszczenia. Planuje on wypuścić te gołębie o godzinie 9:30. One będą wracać do tych dwóch tutaj gołębników, które widzimy. Te dwa wloty to są wloty, przez które one teraz wchodzą. Tych gołębi, kiedy zaczynaliśmy loty zimowe, na pierwszym locie było 125 sztuk. Do dnia dzisiejszego, do momentu koszowania, było troszeczkę strat. 30 sztuk nam brakuje, bo zaskoszowanych zostało 95 gołębi. Jakie to są gołębie, to możemy zobaczyć na stronie. Jak przebiegała rywalizacja w poszczególnych lotach tych gołębi, to też możemy zobaczyć. Klasyfikacja AS, która jest sporządzona, też nam pokazuje, które gołębie z tych były najlepsze. Tam przypomnę tylko, że w pierwszej piątce bodajże są dwa gołębie z drużyny Pawlak. Jeden gołąb jest w piątce razem z naszymi gołębiami. Kolegi Frąckowiaka jest. I chyba Maćkowiaka jeszcze, czy Maciejewskiego, to zaraz chwilkę tam sprawdzimy. Też wypada wspomnieć, że loty te, które się odbywają w zimie, one są możliwe też dzięki nagrody, które ufundowują firmy, właśnie dzięki tym sponsorom. A do tych sponsorów jest, widzimy, tak jak i gołębnik, firma TJW, firma Goldwings, sklep dla hodowców, jak również firma Centrum Zdrowia Gołębi. O, tu widzimy, kolega przyszedł, ale kolega będzie za chwilkę grilla rozpalał. Tak, bo wierzymy, że tutaj za chwilkę przyjadą jakieś kibice. W poprzednich latach zawsze na ten finał dopisywali nam tutaj kibice. Teraz sobie tutaj popatrzymy jeszcze, bo chcemy troszeczkę tak pokazać te statystyki na stronie, na ten lot, jak zobaczymy właśnie. Tu widzimy, poszło 95 gołębi, to o czym wspominałem. Natomiast w klasyfikacji AS, to co mówiłem, Moczulski, Kamiński, to jest ten gołąb, który prowadzi. Drugie miejsce ma gołąb kolegów Paweł Krzysztof Pawlak z tej drużyny, jest trzeci Artura Frąckowiaka, wtedy jest znowu drugi gołąb z drużyny Paweł Krzysztof Pawlak, no i piąte miejsce zajmuje gołąb razem z naszymi gołębiami. To są gołębie z klasyfikacji AS. Ta klasyfikacja została sporządzona po kilku lotach już, kiedy te gołębie, że tak powiem, się rozruszały troszeczkę, bo na tych krótkich tych lotów pierwszych nie braliśmy tutaj przy tej klasyfikacji pod uwagę. To słyszymy, pieski nam szczekają, no tak już tutaj jest. No to by było tyle co do powiedzenia. Teraz możemy jeszcze zobaczyć sobie najwyżej, jak ta rywalizacja, zobaczmy na pierwszy lot, jak tak jak mówiłem, poszło przy koszowaniu. 125 gołębi. W tym roku planowaliśmy też do tych gołębi tutaj, z którymi mieliśmy ze wspólnego gołębnika, bo te gołębie, które są tutaj, biorą udział w tej rywalizacji, to są wszystko gołębie, które brały udział w lotach na wspólnym gołębniku, a mieliśmy też tutaj gołębie, te, które z tego małego, białego gołębnika, gdzie one i brały w lotach ze wspólnego gołębnika i brały udział, ja już nie będę patrzył tam, jak przechodził, bo tam słońce świeci w obiektyw, one brały też udział w rywalizacji w oddziale. No, w tym roku chcieliśmy też jeszcze te gołębie późne, młode z tego roku, które nie latały, jeszcze też wprowadzić. Nie udało nam się. Szkoda nam ich było troszeczkę, gdyż warunki atmosferyczne, które były, to by no, determinowały to, że one by najprawdopodobniej zginęły, a takie, kiedy przetrzymamy, to jeszcze na wiosnę sobie nim będziemy mogli polatać i pokazać jeszcze przed rozpoczęciem normalnej rywalizacji, wziąć je, poobserwować, jak się sprawują. Tych zostało tutaj gołębi, widzę 2, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 6, 15. Dobrze liczę? Czy tutaj gdzieś się jakiś schował?
15, z tym, że widzę, że jeden ma niebieską, nie białą obrączkę, to jest starszy gołąb jakiś. O, a czyli mamy około 15 gołębi, które z tych gołębi tutaj na początku, gdzie mieliśmy chyba 18 sztuk, zostało. Te gołębie, które tutaj wcześniej były z lotów, które brały w sezonie lotowym w lecie, one są zostały tu przeniesione. Tutaj ten gołębnik byliśmy zmuszeni troszeczkę przebudować. Tutaj w ogóle ten gołębnik biały też przeniesiemy go w inne miejsce. Najprawdopodobniej tutaj, jak tych palet się pozbędziemy. Natomiast tutaj są te gołębie, które brały udział w lotach. I teraz w tym roku będą jako młode, teraz będą brały udział w lotach jako gołębie dorosłe. Tutaj wymieniliśmy im tutaj jedno z nowości, właśnie te cele lęgowe. To są takie cele, które ściany mają i lekki stelaż taki drewniany. Ściany wykonane z poliwęglanu, są one na ruszcie. No to umożliwia nam też, że to jest bardzo łatwo, lekko zamontować i szybko posprzątać. Tutaj mamy takie, o zobaczmy tutaj. O, szuflady mamy takie na poliwęglanie, ona jest bardzo lekka, można ją jedną ręką podnieść. I to jest właśnie wygodne, bo nam zależy też, żeby tutaj nie poświęcać aż tyle czasu na sprzątanie u gołębi, ale wziąć się tutaj tą pracę, tak, że tak powiem, ułatwić. Dobrze, przejdziemy teraz tu. Ja tu wyjdę może. No, trzeba teraz tu zamknąć. Kolega Maciek tam pojechał wypuszczać. My tu jesteśmy sami. Na razie jeszcze kibiców nie ma, ale za to jest bardzo, bardzo ładna pogoda. Co jest ciekawe, bo wczoraj, kiedy tutaj byłem i spędziliśmy troszeczkę czasu razem, to się okazało, że deszcz padał, nam tu przeszkadzały te warunki atmosferyczne, nie były najszczęśliwsze, ale teraz już jest wszystko dobrze. O, przy okazji pokażę te szczegóły celi, bo tam jeszcze dostawimy, tutaj musimy ruszt wstawić, jeszcze takie rzeczy pewne łaten, tutaj wchodzi ruszt, ale zobaczmy, ta cela jest lekka. O, u kolegi Sebastiana Fardęgi w sklepie dla hodowców PL też widzieliśmy takie właśnie cele modułowe. Oni mieli te cele, były wykonane z siatki, takie większe, to bardzo fajne. Także takie są różne zawsze nowości, staramy się tutaj też prezentować, żeby można było po prostu to u siebie w hodowli też wykorzystać. O. A firma, przypomnę, dla hodowców też ufundowała tutaj nagrodę, są paczki. Paczki zawierają różnego rodzaju produkty, które ta firma ma w swojej ofercie, a ma ich bardzo dużo. Firma TJW też ufundowała, też jeszcze jak spojrzymy, żebym nikogo tam nie pominął, bo się mogą obrazić. Może któryś ze sponsorów, ale to wszystko to, co się dzieje, to kiedy wejdziemy do aktualności, to przeglądniemy wszystko, co się działo. Tutaj kolega Maciek sam w tym roku kręcił filmy w momencie, kiedy były wypuszczane. O, zobaczmy, o tu są też jeszcze, o, widzimy, za pierwszego lotnika będziemy tutaj mieli nagrodę 500 zł, za drugiego 400, 300 plus te nagrody sponsorowane przez sklep dla hodowców, Centrum Zdrowia Gołębi, firmę TJW. Tutaj też nagrody o też pochodzą z firmy Leśna Dolina, widzę. No i oczywiście nagrody pieniężne są, że tak powiem, proporcjonalnie policzone z pieniędzy, które zostały zbierane spośród gołębi, które były aktywowane. O szczegółach tam na stronie internetowej możemy zobaczyć. Poza tym będziemy widzieli. Tam tylko jest takie jedno niedopatrzenie, że bodajże dwa gołębie nie posiadają literki A. To są te gołębie tak zwane aktywowane, opłacone. No nie zdążyliśmy wcześniej ich wstawić, a już w czasie trwania sezonu, żeby nie zakłócać tutaj przeliczeń, już tych nazw nie zmienialiśmy. No w każdym razie teraz będziemy czekać na przylot gołębi. Za chwilkę też skontaktujemy się z Maćkiem, czy już dotarł. Mamy teraz godzinkę, zobaczę, bo to 8:47, już 9. No jeżeli będzie wcześniej, to może te parę minut wcześniej je, że tak powiem, wypuści. Natomiast my planujemy, żeby one były wypuszczone, tak jak tutaj mamy napisane, o godzinie 9:30. No i tak będziemy też tutaj sobie oczekiwać ich. Myślimy, że te, nie wiem, 2 godziny może będą lecieć. No zobaczymy. One miały tutaj w czasie lotów zimowych czasy bardzo różne. Miały i czasy takie przelotu prędkości wysokiej, niższe. No, jest to różnie. Ale dzisiaj pogoda jest naprawdę bardzo ładna, aż miło popatrzeć. Miejmy nadzieję, że to już tak na wiosnę będzie szło, bo przez miesiąc styczeń ta pogoda nie była za udana, było dużo imprez. A teraz tutaj widzimy dzisiaj, jakby nam Maciek sobie, że tak powiem, wymodlił na zamówienie. O, widzimy niebo praktycznie bezchmurne, no i miejmy nadzieję, że nie będzie zbytnich strat. No, tu zasiedliśmy do komputera tego, w którym chodzi nasz system, gdyż rozmawiałem przed chwilą z Maćkiem, on już dotarł tam. Mamy teraz godzinę 9, ale z uwagi na to, że wcześniej będzie miała możliwość wypuścić, musimy tutaj zmodyfikować czas. No niestety musimy takie coś zrobić, że najpierw system tutaj rozłączyć, bo on już pracuje. Teraz kiedy będziemy na tym lot, tutaj zaznaczymy, zrobimy edytuj i tutaj po prostu zmienimy godzinę wypuszczenia z 9:30 na godzinę 9:15. O, to zmieniamy to.
Zapisujemy to. O. O kurde, coś nie komple... A, przepraszam, dwa razy dwóch kropek zrobiłem. O, tak. O, i teraz będzie. Od razu program jest sygnalizował. No i tak błędy powstają właśnie. Mamy zrobione. Wysyłamy to. Teraz, kiedy to wysłaliśmy, to sobie dokonamy sprawdzenia na stronie internetowej, czy zmiany, które wprowadziliśmy, zaistniały. Zaraz to będziemy wszystko widzieć. O, musimy poczekać, aż się chwilkę pestony wystartują. Patrzymy, loty zimowe. I jest już zmieniony czas, czyli mamy wszystko zmienione. I teraz, kiedy wiemy już, że już zmiany nastąpiły, program jest tak skonstruowany, że on też automatycznie wysyła, ale kiedy tutaj mamy możliwość szybkich zmian, to mamy klawisz wyślij i tam możemy. No i teraz oczywiście połączymy system. O, on, widzimy, lot jeszcze nie jest aktywny i tutaj od razu też widzimy każda antena, która jest w systemie. Przypomnijmy, system AMC, to są anteny systemu AMC, natomiast program jest tutaj w naszej produkcji. Widzimy numery anten i czy antena pracuje prawidłowo. O tym nam świadczy właśnie te napisy. Brak obrączek w pamięci, to znaczy, że się system komunikuje z anteną, a natomiast nie ma nic w pamięci tej anteny. O, a tutaj, kiedy jest brak odpowiedzi, to znaczy, że tej anteny nie mamy, no bo to jest ta antena koszująca i ona w tym momencie jest odłączona i jej, jak się nazywa, nie wykorzystujemy. Dobrze. Czyli mamy to wszystko zrobione. Maciek będzie gołębie wypuszczał, tam film nagra. No, my wszystkich zapraszamy do kibicowania. Kibiców jeszcze na razie nie mamy żadnych, ale grilla już dla nich przygotowaliśmy. Natomiast jak będzie wyglądał tam na miejscu start, pogoda jest bardzo ładna. Jak będzie wyglądał start tych gołębi, to Maciek nam to wszystko nagra. Także na razie dziękujemy. No i będziemy czekać. Myślę, że te może poniżej 2 godzin one w takim czasie przylecą. Słońce tu widzimy bardzo wysoko. Już, znaczy już wysoko jest, operuje. Ale dzięki temu mam tę ładniutką pogodę i będzie, myślę, że miło dzisiejszy taki w tej branży gołębiarskiej. Te osoby, które tu przyjdą, miło spędzą dzień. Mamy godzinę 9:18 czy 20 już prawie. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Maćkiem, on wypuścił gołębie, a przyjechał w międzyczasie kibic, którego się tak spodziewaliśmy właśnie, kolega Robert Kruk. Ty masz tu gołębie jakieś? Tak, mam jednego gołębia. I który był w klasyfikacji AS? Do poprzedniego lotu był piąty, chociaż ostatnio nie był włożony z tego względu, że rano nie wrócił, wrócił dopiero rano po wkładaniu i już kolega Maciek go już nie wkładał, bo nie nadało się do... No, ale teraz już poszedł, już gołębie mieliśmy, poszedł, informację, tak, że też zostały wypuszczone. Maciek mówi o pogodzie, rozmawialiśmy tutaj u nas, zobaczmy, tutaj się nam teraz, że tak powiem, zadymiło, ale tutaj rozpalił się grill, tutaj już są przygotowane kiełbaski dla kolejnych kibiców, no Robert chyba sami wszystkich nie zje, ale tutaj mamy pogodę, popatrzmy, ciągle jest piękna, bezwieczna, niebo praktycznie bez chmur. Tam Maciek mówi, że nie było słońca widać, ale nie było też żadnego dramatu. Mówi, lekkie takie zamglenie, ale jest wszystko dobrze. Zobaczymy jeszcze, przejdziemy, zobaczymy, czy system chodzi wszystko, bo to najważniejsze. O, przejdziemy sobie zobaczyć. My tam już tą godzinę na 9:15 zmieniliśmy. O, pójdziemy. O, widzimy, chodzi wszystko. Tu jeszcze sobie sprawdzimy. Sprawdzimy sobie tutaj właśnie, jak już jesteśmy, Roberta, a zobaczmy, nie było go, to kto on tu w klasyfikacji AS jako? No, no to dalej, spadł, bardzo spadł. No jak go nie było, to mu zabrakło trochę. Był piąty, poprzednio był piąty. No nic. No niestety. Tak. Ale powodzenia życzymy. O, będziemy czekać. No i teraz już tylko czekamy. No myślę, że jaki czas się spodziewasz, kiedy gołębie przyjdą? Tak myślę, poniżej 2 godzin, półtorej godziny? Powinny być dosyć fajnie, szybko. Pogoda jest dosyć, na razie to u nas fajna, no nie wiem jak tam Maćka na wypuszczeniu, ale u nas tutaj... Mówił, że było tak, nie było żadnych, nie było tak ładnie jak tu, ale wiaterek, też nie było... Wiaterek do morza, zobaczymy jakie tam... O, przypomnijmy tylko jeszcze, Robert lotował do tej pory w oddziale Lemborg 064 i nadal w nim zostałem. I nadal został, bo tam wasz się oddział podzielił, tak? Tak, nasz oddział się podzielił na 2 oddziały. I ten drugi jak się nazywa? Na tą chwilę nazywa się Lemborg Miasto. Lemborg Miasto. O. A przy hodowców tam było właśnie dość dużo, bo chyba było ponad 180, 60, no. Ponad 160. To jeszcze się było co dzielić było. Tak, tak, tak. No zobaczymy, jak to się, że tak powiem, odbije później na wynikach i na sprawności tutaj i organizacji lotów i tych spraw innych związanych. Ale na razie my jesteśmy tutaj w Kosakowie, będziemy czekać. No, wierzymy, że z tego kierunku właśnie, bo to jest kierunek właśnie ten zachodni, którego te gołębie najczęściej przychodzą, że z tego gołębie po półtorej godzinie się tutaj już pojawią. Także do zobaczenia i będziemy tutaj czekać cały czas wspólnie, no i jak nam się uda relacjonować ich przylot.